słuchać tego, co ja mówię, czy chcielibyście na przykład usłyszeć coś zupełnie innego, jak powstaje książka, czy jak wygląda proces wydawniczy, czy jak to jest z tym pisaniem, to proszę bardzo, proszę odważnie, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. Mam nadzieję, że odpowiem na wszystkie pytania. Jest, proszę się nie wstydzić. Jak długo powstaje wiersz? Dobrze, to ja powiem pani, no wiersz jest taką formą krótką. No nigdy nie patrzyłam na zegarek, powiem szczerze, ale... Ten komputer odbierany, ja jestem jeszcze z tego starszego pokolenia, gdzie no, komputer służy nam do pracy czy do pisania, ale no, kartka i długopis jest bardziej, nie wiem, do natchnienia potrzebne. Tam było pytanie, słuchaj. Jak ja to mówię, kosztowne hobby, bo wydanie tomiku, no na przykład ten jest tu mam miękki, ale mam w twardej oprawie, to 4000 zł 3 lata temu. I teraz, no skąd wziąć, jak ja nie pracuję, szukam pracy, studiuję, teraz skąd wziąć 4000 na wydanie tomiku? Groszy jakie są, no to wtedy, jeżeli biorę udział w konkursach poetyckich, tych konkursów, no wysyłałam, no zdarzało się, że na mniej, więcej, teraz kiedy studiuję, to mniej, ale było kilka nagród, kilkanaście pierwszych wyróżnień, drugie, trzecie i to są wtedy takie realne pieniążki, bo na przykład nagroda 1500 zł, no to już jest pierwsza, no bywały pierwsze 1000 czy 800, no to są takie już pieniążki do wzięcia, powiem, ale tomik poezji, który kosztuje 12 zł, no to często się dużo tych tomików rozda znajomym, przyjaciołom, na spotkaniach autorskich kilka się sprzeda i to nie jest tak, że można na tym zarobić konkretne pieniądze, no ale satysfakcja jest, o tak powiem. Nie wszystko do pieniędzy można robić, nie wszystko za pieniądze. Są ludzie życzliwi, którzy, sponsorzy, którzy te pieniążki jakoś tam dadzą. Książka powstanie, no i to jest ta satysfakcja, że gdzieś tam... Ja nie gdyby. Pytajcie, jest jeszcze szansa. Tak, dobry metod. Na co dzień nie mamy przecież kontaktu z poetami, więc macie okazję powiedzieć. No tutaj we Wrocławku to akurat jest sporo ludzi piszących i tak prężnie dosyć działających, bo jeżeli popatrzeć na stronę biblioteki, na tych spotkań różnych jest dużo. Dobrze pamiętam, to chyba jutro też, tak? Jest jakieś spotkanie. Tak, jest, w związku z tym, tak, jest właśnie Biesiada Poetycka. I moje jak gdyby pierwsze kontakty to właśnie z biblioteką tutaj mam sentyment na ulicy Wienieckiej, bo pierwszy wieczór autorski to miałam właśnie tutaj w bibliotece na Wienieckiej. To już 12 lat temu, no czas płynie szybko. Pani się sama odważyła? No znaczy nie. Pani pierwsze ujrzały światło dzienne, czy ktoś? To znaczy to było tak, że ja pisałam sobie do szuflady i ja pisałam w szkole podstawowej, później w liceum, no i wyszłam za mąż i też pisałam i chowałam te wiersze do szuflady. Osobą, która te wiersze wyniosła jak gdyby z domu i na świat pokazała, to była moja córka, która chodziła do podstawowej szkoły i w naszej gminie jest takie pismo Nasze Sprawy. I tam właśnie w tym piśmie do mieszkańców był taki apel, że jeżeli ktoś się czymś zajmuje, to żeby się pokazać. No ja nie miałam odwagi, a moja córka zaniosła te wiersze do szkoły, one się ukazały właśnie po raz pierwszy w tej piśmie Nasze Sprawy i prosiłam, żeby było to anonimowo, bo nie chciałam, żeby wiedzieli, kto to pisał. No niestety napisali imię, nazwisko, jeszcze miejscowość, żeby było wiadomo, o kogo chodzi. I w takich małych miejscowościach, no to się trudno debiutuje, no bo no, różny jest odbiór, no niektórzy może odbierają dobrze, inni, że no a co tam ta no, chce nam powiedzieć, ja chce być mądrzejsza od nas, no nie, wiadomo, że zawsze tak czynnik jest i z tym się trzeba liczyć. No i to tak właśnie poszło, że Nasze Sprawy redaktował wtedy pan przewodniczący Rady Gminy, pan Andrzej Grabowski i on mnie skontaktował z panem Cybuckim, bo ja też nie szukałam kontaktu we Wrocławku i to się tak ta przygoda moja z poezją zaczęła i myślę, że dobrze, bo jest pasja, jest zainteresowanie.